Ubezpieczeni powinni wiedzieć o jednej podstawowej, dobrej dla nich nowinie, to znaczy o tym, że mają prawo wyboru. Do tej pory dla wszystkich osób, które urodziły się po 68 roku, składka przymusowo była przekazywana do OFE. Od połowy tego roku wszyscy członkowie OFE, którzy mają więcej niż 10 lat do emerytury, będą mogli podjąć decyzję, czy chcą, żeby ta składka była przekazywana dalej do funduszy, czy może wolą, żeby pozostawała na indywidualnym subkoncie w ZUS-ie. I tu warto powiedzieć, bo to jest kolejna zmiana, że środki, które są zapisywane na naszych subkontach w ZUS, to są środki, które będą dziedziczone na takich samych zasadach, jak te z otwartych funduszy emerytalnych. To, co warto jeszcze powiedzieć, to że decyzja o przyszłej składce nie będzie decyzją ostateczną. Za 2 lata będziemy mogli zmienić tę decyzję i później co 4 lata w kolejnych tak zwanych okienkach transferowych. Kolejne zmiany dotyczą polityki inwestycyjnej. Do tej pory otwarte fundusze emerytalne mogły inwestować w akcje i obligacje Skarbu Państwa w uproszczeniu. Od tej pory nie mogą inwestować w obligacje Skarbu Państwa. Chcemy uniknąć w ten sposób tak zwanego jałowego obiegu pieniądza, który polegał na tym, że państwo, żeby przekazać składkę do OFE, musiało wyemitować obligacje, te obligacje kupowały OFE, czyli jakby pożyczaliśmy od OFE pieniądze na procent, które później przekazywaliśmy do OFE. Nie da się oszczędzać w ten sposób, że zaciągamy drogi kredyt po to, żeby zrobić lokatę mniej oprocentowaną, to po prostu nie działa. I kolejna zmiana, tym razem dotycząca suwaka bezpieczeństwa. Polega to na tym, że chcemy ochronić ubezpieczonych, ochronić kapitał, który zbierali przez 30-40 lat swojej aktywności zawodowej, który w ostatnich 10 latach ulega podwojeniu, chcemy ochronić przed bessą na giełdzie. Gdyby się okazało, że dla giełdy przychodzi zły czas, że wartość akcji spada, no to wtedy nasz kapitał emerytalny topnieje, a więc na 10 lat przed emeryturą przenosimy każdego miesiąca część naszych środków i zapisujemy je na subkoncie. Wysokość naszej przyszłej emerytury zależy od 2 parametrów. Pierwszy to suma wszystkich wpłaconych składek w ciągu całej naszej aktywności zawodowej i tę sumę dzielimy przez dalszą przewidywaną trwałość życia, wyliczoną w miesiącach, bo emeryturę dostajemy każdego miesiąca. I oczywiście tu nie chodzi o nasze indywidualne życie, tylko o tablice, które każdego roku ogłasza Główny Urząd Statystyczny. Tam są uśrednione, podane w miesiącach, przewidywane dalsze trwania życia kolejnych roczników. I warto dodać, że ta emerytura, którą wypłaca państwo, której gwarantem jest państwo, emerytura z publicznego systemu emerytalnego, to jest emerytura dożywotnia i emerytura waloryzowana. Chodzi o to, żeby siła nabywcza pieniądza nie malała, żeby emeryt na starość po prostu nie ubożał. Im dłużej pracujemy, im wyższą składkę odprowadzamy, tym wyższa będzie nasza emerytura. Kampanię kierujemy do wszystkich członków otwartych funduszy emerytalnych i kampania jest informacyjno-edukacyjna. Informacja jest jedna i prosta. Między 1 kwietnia a 31 lipca każdy członek OFE może podjąć decyzję o dalszej składce. Z wyjątkiem tych, o których już wspominałam, którzy mają mniej niż 10 lat do emerytury, bo oni są objęci już suwakiem bezpieczeństwa. A więc adresujemy naszą kampanię do członków otwartych funduszy emerytalnych i informacja jest ta jedna, masz prawo wyboru, podejmij decyzję. Jeśli chcesz, żeby 2,92% Twojej składki zostało w otwartych funduszach emerytalnych, ściągasz sobie ze strony ZUS-u, Ministerstwa Pracy, Ministerstwa Finansów, Komisji Nadzoru Finansowego, ściągasz sobie oświadczenie, bierzesz je fizycznie z oddziału ZUS-u, z Urzędu Skarbowego, podpisujesz i składasz w ZUS-ie. Natomiast
Edukacja dotyczy tych wszystkich elementów, o których przed chwilą rozmawialiśmy, a więc i dziedziczenia, i suwaka bezpieczeństwa, i w ogóle tego, na czym polega nasz system emerytalny, co to jest zasada zdefiniowanej składki, jak wyliczamy emeryturę. I ważnym elementem tej naszej kampanii jest trzeci filar. Ponieważ tak naprawdę pierwszy i drugi filar w polskim systemie emerytalnym to są środki, które pochodzą z publicznej daniny, z obowiązkowej składki. I cały ten system, i ZUS-owski, i OFOS-ki, to jest system publiczny i obowiązkowy. Tymczasem na całym świecie obowiązuje zasada, że alokacja środków finansowych, które zdobywamy i zarabiamy wtedy, kiedy jesteśmy silni, zdrowi, kiedy pracujemy, no, powinna odnosić się do całego naszego życia. To znaczy, to, co zarobimy w czasie pracy zawodowej, powinniśmy rozłożyć sobie w miarę równomiernie na całe swoje życie, żeby nie być ubogimi, bezbronnymi w czasie, kiedy jesteśmy starzy, chorzy i niezdolni do pracy. I temu ma służyć trzeci filar, to znaczy indywidualne, prywatne oszczędności emerytalne, które możemy wpłacać oczywiście w różny sposób i w różne miejsca. Natomiast to, co my szczególnie proponujemy naszym obywatelom, to indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. To jest nowy produkt, on w zasadzie obowiązuje od 2012 roku. Nie jest jeszcze popularny, a zasługuje na popularyzację. Dlaczego? Dedykujemy dwie dosyć istotne ulgi podatkowe do tego właśnie indywidualnego konta. One polegają na tym, że każdego roku możemy wpłacić 120% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. To w 2014 roku jest 4450 zł i tę kwotę możemy odliczyć od podstawy opodatkowania, czyli to są pieniądze, od których nie odprowadzamy podatku. Tyle w ciągu roku możemy wpłacić na X-e, a gdy będziemy wypłacać z X-e środki, wtedy, gdy ukończymy 65 lat, to pieniądze wypłacane będą opodatkowane zryczałtowaną stawką 10%. To jest korzystne, no bo skala podatkowa jest inna, 18,32%, ewentualnie 19% dla przedsiębiorców, którzy korzystają z podatku liniowego. Dlatego to 10% to jest ta kolejna ulga podatkowa. Oprócz tego mamy indywidualne konta zabezpieczenia, konta emerytalne i one zostają. Każdy ubezpieczony może mieć i IKE, i X-e. I te produkty dedykujemy ubezpieczonym. Zachęcamy, że warto samemu zadbać o swoją emeryturę, to znaczy zapewnić sobie dodatkowy dochód w momencie, kiedy będziemy już na emeryturze.